Ryszard był niegdyś dość popularnym świętym, choć o jego życiu niezbyt wiele wiemy. Zachowały się dwa życiorysy, choć niekompletne i nie w pełni wiarygodne. Historia przypisuje mu kilka tytułów. Nazywa go Ryszardem z Lucki od miejsca jego śmierci, Ryszardem Pielgrzymem z racji wyprawy do Rzymu lub Ryszardem z Saksonii, domniemanego miejsca, gdzie mógł pełnić swoją władzę. Urodził się w połowie VII wieku, prawdopodobnie w Brytanii, ale prawdopodobnie należał do rodziny królewskiej i nosił tytuł książęcy. Spokrewniony był ze świętym Bonifacym, apostołem Niemiec. Nie jest pewne, czy ten biskup i męczennik był bratem Ryszarda, czy raczej jego żony, Bony. Potwierdzone jest natomiast, że troje dzieci Ryszarda i Bony dostąpiło chwały ołtarza. Prawdopodobnie Ryszard owdowiał i wtedy postanowił wybrać się z pielgrzymką pokutną do Rzymu i Ziemi Świętej. Jedna z legend podaje, że w tym celu zrzekł się nawet korony królewskiej. 11-letnią córkę Warburgę pozostawił pod opieką zakonnic w klasztorze świętej scholastyki w Wimborne, do którego Walburga później wstąpiła. Sam z dwoma nastoletnimi synami, Willibaldem i Winebaldem, wyruszył do Italii. Około roku 720 wypłynął z wybrzeża Anglii i drogą morską dotarł do francuskiej Neustrii. Następnie lądem ruszył do Runeau, gdzie zatrzymał się na dłuższy czas. Stamtąd wyruszył w kierunku Italii, nawiedzając po drodze święte miejsca, sanktuaria, kościoły i groby świętych. W drodze wydarzył się cud. W czasie postoju w gospodzie Ryszard miał uzdrowić napotkanego pielgrzyma. Wkrótce jednak trudy podróży okazały się zbyt wielkie dla niego samego. Kiedy dotarli do Lucki w Toskanii, Ryszard zachorował i zmarł tam w dniu 7 lutego 722 roku. Pochowany został w kościele San Frediano. Jego grób szybko zasłynął cudami. W roku 1152 przeniesiono relikwie do wybudowanego specjalnie ołtarza świętego Ryszarda. Część szczątek została przeniesiona do katedry w bawarskim Einstedt, gdzie spoczywają relikwie jego synów. Inna część do Canterbury. W ikonografii święty Ryszard przedstawiany jest jako pielgrzym w gronostajnym płaszczu, w koronie, czasami siedzący na książkach, niekiedy w towarzystwie synów, biskupa i opata. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali cnoty świętego Ryszarda, którego pamięć czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.